Chyba muszę go położyć. What the hell? Halo, halo, dzień dobry, witam was w kolejnym odcinku z The Baby in Yellow. I lecimy z kolejnym epizodem. Nie zostawiaj mnie, zostań tutaj na zawsze. Prośba Hastura. Okej, okay. Kimkolwiek jest Hastur, lecimy z kolejnym odcinkiem. Ostatnie odcinki były dość przerażające. Musieliśmy uciec przed tym creepy dzieckiem do windy. Więc jestem ciekawy, co się dzisiaj wydarzy. Nakarm dziecko, weź... O! Weź butelkę z lodówki. Tak szczerze mówiąc, nie wiem, czy nie wyłączyć mu tego gramofonu po tym, co ostatnio tutaj odwalił. Wracamy do windy. Ja tu nie chcę być. Widzowie. Widzowie, zabierzcie mnie stąd. No dobra. Widzę, że jest chyba jakiś inny układ mieszkania, albo jakoś, nie wiem. Wydaje mi się, że to jest chyba inne mieszkanie. Albo mi się tylko wydaje. No nic, nieważne. Mamy butelkę. Daj dziecku butelkę. Wiesz, co ci powiem? Nie ma nagrywania. O, proszę. Zabierz dziecko na przewijak. On na razie zaczyna się dość tak standardowo, ale jak wiemy, no, to dziecko nie jest normalne, o czym się już przekonaliśmy podczas ostatnich odcinków, więc... No, generalnie rzecz biorąc, mam tu jakiś klucz. Może najpierw otwórzmy coś tym kluczem, zanim przewijemy to dziecko, przewiniemy, ponieważ ja coś czuję, że tutaj... No, generalnie rzecz biorąc, nie będzie zbyt ciekawie zamknięte. Dobra, tym kluczem nie można. Tym też. Jak to jest jakaś kłódka, ale to wymaga pasującego klucza, czyli jakiegoś z serduszkiem fioletowego. Obstawiam w ciemno, że to dziecko tutaj coś nawiedzi tutaj znowu. No i wtedy nie będzie za ciekawie. Mam tutaj zielony klucz z półksiężycem. Ale my potrzebujemy bingo, potrzebujemy tego klucza, czyli fioletowego klucza z serduszkiem. I otwórzmy tę nieszczęsną tutaj łódkę. Co jest? Oj, nieudane, chyba dziecko się wkurzyło, tak mi się wydaje. Już widziałem, już przeżyłem. Ojojoj. Cześć dziecinko, zabierz dziecko do łóżka. Nie, to jest zamknięte. Czy ja muszę teraz... Nie, no nie mówcie, że będę musiał szukać pokoju, w którym będę musiał położyć je. Dobra, zacznijmy od tej strony. Zamknięte. Zamknięte, też zamknięte. Zamknięte. O, tutaj jest coś otwartego. Nie mówcie, że to będzie jakiś labirynt głupi, bo naprawdę... Naprawdę będzie wtedy nieciekawie. Mam nadzieję, że tak nie będzie. O, owieczka! Super. To może pójść nie tak. Wygląda creepy, naprawdę. Co jest grane? Co się tu dzieje? Chodź, a nie mogę nawet go wziąć. To ja może już sobie pójdę stąd. Zanim te macki coś... z nim zrobią dziwnego. Już widziałem, już przeżyłem. Znowu ta sama książka. Czy ja jestem ponownie w tym samym miejscu? Cześć! Czy ja będę robił teraz to samo? W kółko? To jest grane. Dziwna sprawa ogólnie. No nic, dobra, zanieśmy je ponownie w to samo miejsce. Ja obstawiam w ciemno, że muszę pewnie tą całą cutscenkę obejrzeć. W sensie, no... pożegnać aż te dziwne macki, czy ciernie z sufitu, cokolwiek to jest. Jakby zabiorą to dziecko. Bo zapewne tak to się skończy. Albo przemienię je w jakiegoś upiora. Cześć! O! Kolejny kotek! Kolejna dusza kota. Dobra, no poczekajmy w takim bądź wypadku. Ale no, to nie wygląda zbyt dobrze, słuchajcie, to wygląda giga źle, że tak powiem. Tutaj macki z nieba lecą. No, jest niedobrze, słuchajcie. Jest bardzo niedobrze. Nie wiem, schowajmy się tutaj, bo nie wygląda to za dobrze. Czy one... Nie, one się zatrzymały tak jakby. To jest grane. Zabierz dziecko do łóżka. Czy ja tutaj mogę cokolwiek zrobić? Jakby z tym wszystkim?
Miałem na początku wrażenie, że to dziecko po prostu... dziwne. Jest ukończone. Cześć dziecko. Nie, może muszę podejść do niego? Łóżeczko. Siema. Creepie. No myślałem, że one... że one go zabierają i że są coraz bliżej, ale... wygląda na to, że nie. Dziwna sprawa, generalnie rzecz biorąc. Ja mogę wrócić stamtąd, skąd przyszedłem? Może taki to jest sens tego wszystkiego? Nie mam pojęcia, ale wystarczyło tylko... O, to jest zamknięte. Fajnie. Nie mówcie, że ja będę musiał cały czas tak latać z tym dzieckiem i je zanosić tutaj, bo tego bym nie chciał, generalnie rzecz biorąc. No dobra, pójdźmy sobie dalej. Weź dziecko. I znowu ono będzie w tym samym miejscu. Już widziałem, już widziałem, już przeżyłem. Jakiś zegar? I co jest grane? Nie. To może po prostu pójdźmy i zostawmy go. Oj, Jezus Mary, co jest grane? Idźmy dalej. Jezus, aż mam ciarę, się wydygałem. Olejmy go po prostu, skoro królik mówił, że nie. To pójdźmy sobie dalej i pewnie... No siema, siema. I pewnie w tym miejscu ono nas przestraszy na bank. Jezu, masz ciary. Dobra, mamy teraz jakąś tutaj zieloną strzałkę. Już widzę... O, to jest to samo. Co to było? Zamknięte. Co to jest? Jakieś ciuchcie tutaj mi wylatują. Cześć. Oglądaj telewizję. Czujesz senność. Nie, nie. Aha, nie mogę patrzeć się w telewizor. Dobra. Jeju. Co jest grane? Nie, nie poczuję senności. Wynocha. Te telewizory mnie blokują. Cały czas mnie blokują. Nie mogę stąd uciec. Co jest grane? Dobra, weźmy tą ciufcie. Jeju, co tu się dzieje? Dobra. Masakra. Nie, nie będę pa... O, fajnie. Ale cwano zrobione. Dobra. Jest na razie git. Jest telewizor na tym, na podłodze. Co tu się dzieje? Dobra, idę. O, zamknięte tu jest. Dobra, tędy to było. No, kolejne telewizory. Co tu się dzieje? Ta gra jest chora. Ta gra jest naprawdę chora. For real, że tak powiem. Jeju. Okej. Siema. Dobra, idźmy stąd. I co tym razem? Oj, oj, to bardzo zmęczony chłopiec. No, to zaraz dostaniemy jumpscare'a na twarz na 100%. Na 1000000%. Tylko czekać. Ja już wiem, że tutaj za chwilę będzie jakiś jumpscare. Jestem tego w 100% pewien. Co to było? Co to za jakiś znak? Co to? Ale creepy. Cześć, czym jesteś? Okej. I teraz widzę, że muszę go... O, cześć kotek, że muszę go naprawdę... Albo może nie muszę go? No chyba go jednak muszę w końcu położyć. Niestety, ale... Chyba tak. Chyba muszę go położyć. What the hell? Głowa w dół zakręcone, rogi dumny, żałosny krzyk przenikliwy, głośny, szarżując na oślep w mglistą karkosę. Aha. I dalej nie jest koniec? Hmm.
Dziwna sprawa. W ogóle ten epizod jest giga dziwny, szczerze mówiąc. No, jakby poprzedni nie był jakoś... Czas snu. Okej. Okay. Nie był jakiś wybitny, ale no... Ten jest giga creepy z kolei. Jest no dziwny, dziwny, dziwny. Dobra, otwieramy. Może powinienem tego dzieciora gdzieś indziej zabrać. Cześć. Albo może powinienem go wyrzucić. Siema. W końcu... Tu miałem, o. Od królika Pipa. O! Nie zostawiaj mnie sam. Wystraszony. Skąd tu jest? Nie, dziwna sprawa. Idziemy sobie dalej. Jak na razie słucham się tutaj jakby tego, co mi królik mówi, bo jak na razie no mówi mi bezbłędnie. Cześć. Myślę, że królik to jakiś mój przyjaciel. Na pewno. Wyjście ewakuacyjne. O! Nie ma ucieczki? Jak to nie ma ucieczki? Co jest grane? Lewo, prawo. On to na jedno wyjdzie chyba. Dobra, ucieczka. Aha, dobranoc. Naciśnij, aby się obudzić. Nie zostawiaj mnie sam. Aha, fajnie, fajnie, ale już chyba za późno. No nie no, widzowie. Widzowie, to jest tragedia. Nie wiem, co się z tym dzieckiem dzieje, ale no, to nie jest nic dobrego z całą pewnością. Co to jest? What the hell is going on? Kim albo czym ty jesteś? Dobra, tu jest zamknięte. Otwórzmy tutaj. No i zaraz się zacznie. A, w tą stronę nie mogę, spoko. No to w lewo tym razem. A, jednak nie w lewo. No nie, najgorzej, czyli w prawo, w prawo. Dobra, nie zostawiaj mnie sama. Mogę się cofnąć? Co się stanie, jak się cofnę na przykład? Coś się wydarzy? Może ono będzie ponownie w tym samym miejscu, na przykład. Nie, mam nadzieję, że tak, bo nie chce mi się przed nim trwa zamknięte. Nieważne, więc jednak my musimy iść do przodu. Jestem ciekawy, czy w tej grze są jakieś sekrety, których na przykład nie widziałem albo pominąłem. A wstawiam, że tak, bo ta gra jest taka dość no, pełna easter eggów i tym podobnych rzeczy. Więc wydaje mi się, że mogłem coś takiego pominąć rzeczywiście. No ale tego już się prawdopodobnie nie dowiem. Przynajmniej grając w tę grę. Cześć, Dziwolągu. Dobra. No dobra, skoro trzeba, to trzeba. Idziemy od razu. W prawo. Otwieramy drzwi, zamknięte drzwi. Może w taki sposób? A, no fajnie, fajnie. Łapka w górę, widzowie. Łapka w górę. Ten odcinek będzie trwał 40 minut, tak myślę. Jak nie lepiej. Nie zostawiaj mnie sam. No pewnie, że nie zostawię cię samemu. Samego? Samego, tak, tak, tak. Idziemy sobie dalej. Wystraszony, nieudane, to już wiemy. Wystraszony to za chwilę ja będę. Jak mi trzeci raz ten chłop wyskoczy. Dobra. I od razu w prawo. Od razu. Szybko. Otwieramy. Króliczek. Uff. Cześć. Pobaw się w chowanego. Przyjdź i mnie złap. Podnieś gumowa kaczka. Masz klocka. Jest znowu z tym creepolem. Don't leave. O, cześć kotek. Siema. Piąty kotek zebrany. Ajajaj. Przyjdź i mnie znajdź. Nie chcę cię szukać. Nie mówcie, że od początku. Błagam, nie mówcie, że od początku. O, tyle dobrego, że jakiś checkpoint tu jest. No dobra. Więc w prawo od razu.
prawo. Czy tutaj coś króliczek pokazuje cokolwiek? Coward, sam jesteś coward. O, tu króliczek każe iść. Gdzie teraz? Ciema. O, tutaj. Jakaś ciuchcia jedzie. Wynocha z tą ciuchcią. Jest. I butelki głupie. Dobra. Jest, udało się. Udało się uciec chyba. Biegnij, mały króliczku, nie jesteś jedyny. Zawsze będzie ich więcej. What the hell? Oby to był koniec tej gry, widzowie, bo już mam dość. Już mi psycha siada od tej gry. Czarny kot się zbliża. Marzec 2023. Nowy obszar zagadki stroi świat. Okej, widzowie. A więc to jest chyba pierwsza gra w 5-letniej historii tego kanału, którą przyszedłem do końca. Więc dziękuję wam bardzo za uwagę. Jeżeli chcecie inne tego typu dziwne gry, napiszcie swoje propozycje w komentarzach. Chętnie ogram taką grę do godziny, taką coś jak to, jako kolejną serię z tego typu. A tymczasem, jeżeli byliście ze mną do końca, to bardzo wam dziękuję i czekajcie na kolejne odcinki. Zapraszam was również do oglądania właśnie pozostałych wideo. Trzymajcie się i pa pa. Na pewno w marcu tego roku ogramy kolejny chapter The Baby in Yellow. Na pewno.